Dzień dobry, witam Państwa. Kolejny odcinek serii naszych wywiadów. Dzisiaj naszą redakcję odwiedził bardzo ciekawy gość, wyjątkowy gość, jak każdy, którego zapraszamy, pan Radosław Szczeliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Radosławie, niedługo wybory. Niektórzy śmieją się, że każdy kandyduje ze znajomych lub mniej znajomych. Dlaczego pan zdecydował się kandydować na ważny bardzo urząd, na urząd wójta gminy Skórzec? Tak, zgadza się. Ja w najbliższych wyborach jestem kandydatem na wójta gminy Skórzec. Gmina Skórzec to moja rodzinna gmina. Mieszkam tam od 39 lat. Jestem związany z tym samorządem. Tam mieszka cała moja rodzina. Oddaję się w dyspozycję mieszkańców gminy. Chcę pokazać, że jestem dobrze przygotowany i godnie będę reprezentował ich interes. Przejdźmy do sportu. Nie jest to może najważniejszy punkt życia gminy, no ale jednak to jest ważny punkt, sport, rekreacja. Gmina Skórzec może pochwalić się dwiema drużynami grającymi na dosyć wysokim poziomie, no i stowarzyszeniem biegowym, grupą biegaczy Skórzec Biega. Ktoś z zewnątrz mógł powiedzieć, że dzieje się bardzo dobrze sportowo w gminie, czy tak naprawdę jest? No, to prawda, sport jest nieodłącznym elementem związanym z gminą Skórzec. Bardzo fajnie rozwiniętymi sekcjami piłkarskimi i drużynami. Również mój syn, rocznik 2013, korzysta z Akademii Piłkarskiej. I widzę, że bardzo dobrze jest zorganizowana akurat ta kwestia. Należy też zwrócić uwagę, że każda dyscyplina sportu powinna znaleźć swoje miejsce. Są osoby, które zgłaszają potrzebę czy chęć uczestnictwa w rozgrywkach koszykówki, piłki siatkowej. Mamy panią utytułowaną medalistkę Mistrzostw Europy i Świata, która zajmuje się biegami z psami zaprzęgowymi, więc to zainteresowanie jest ogromne. Te wspomniane organizacje wcześniej, grupy biegaczy, zrzeszają ogromną liczbę mieszkańców naszej gminy. Ważne, żeby każdy znalazł coś dla siebie. I ważne, żeby miały okazję organizować tego typu imprezy na terenie naszej gminy Skórzec. Dla takiej gminy jak Skórzec ważniejszy jest sport szkolny, czy rekreacja, czy może sport zawodowy, czy trzeba gdzieś znaleźć, podzielić ten tort na dosyć różne części, żeby na wszystko znalazły się środki i wszystko było realizowane w gminie? Czy moim zdaniem ten złoty środek należy znaleźć w każdej z tych grup, dlatego że nikogo na siłę do sportu się nie zmusi ani nie zachęci. Te grupy, stowarzyszenia, które aktywnie działają, to jest głos oddolny mieszkańców, którzy chcą, a nie muszą. Tutaj jako wójt zamierzam ich wspierać. One działają na zasadzie stowarzyszeń i często korzystają z środków, jako organizacje pozarządowe, środków zewnętrznych. Jest to bardzo wielkie wsparcie i bardzo wielka szansa również na rozwój tego sportu, ale i rozwój samego stowarzyszenia. Gdzieś w sporcie zwykło się powtarzać, że na sport dzieci, sport młodzieży znajdą się zawsze sponsorzy, którzy chętnie dołożą złotówkę. Czy zakłada pan takie właśnie rozwiązanie, że trochę da gmina, trochę kwalifikacji ludzi, a trochę dołożą firmy z terenu gminy lub nawet szerzej z terenu powiatu? Dokładnie tak. Ten sport łączy i ma łączyć. Jak przykład pokazuje obecnej Akademii Piłkarskiej, znajduje się tam miejsce dla finansowania prywatnego, dla sponsorów, którzy również bardzo chętnie włączają się w te wszystkie akcje. Bardzo wielką szansą jest pozyskanie środków zewnętrznych na funkcjonowanie tych stowarzyszeń. Widzimy w naszych otoczeniach dzisiaj, że bardzo wiele imprez odbywa się z współfinansowaniem środków z budżetu centralnego, z budżetu województwa. Warto dać tę szansę stowarzyszeniom i jak najbardziej skorzystać, żeby realizować te inicjatywy. I budżet też centralny, czy budżet wojewódzki, to jest duża szansa na rozwój infrastruktury sportowej, bo wiadomo, dokładnie, że infrastruktura jest na takim, a nie innym poziomie, ale zawsze może być na lepszym. Dokładnie. Tutaj największe szanse wiąże z budżetem jednak centralnym, dlatego że te poziomy dofinansowań są bardzo duże. Obiekty, rozwój tej infrastruktury jest również bardzo kosztowny. Dlatego świadome gospodarskie podejście pozwoli na to, żeby pozyskać środki również na rozwój tej bazy i skorzystać z jakże wysokiego dofinansowania. Zawsze, kiedy coś powstaje, trzeba z tym jakoś zagospodarować. Ma pan pomysł,
Żeby co zrobić, żeby te obiekty na przykład nie stały puste, bo często zrobić to jest jedna rzecz, ale potem gospodarować nimi racjonalnie, administrować, to jest drugie wyzwanie. Dokładnie. Mieszkańcy już w tej chwili zgłaszają potrzebę organizacji czy spowodowania, żeby te obiekty właśnie były otwarte. Często jest tak, że w ramach programów są otwarte od do, a potrzeba, żeby z nich skorzystać, znajduje się zupełnie gdzie indziej. Ważne jest, żeby dopasować i ten jeden, i ten drugi element i spowodować, że ten obiekt może być dostępny dla mieszkańców właściwie w każdym czasie. I to jest też niezwykle duże wyzwanie dla gminy, dla szkoły, bo te obiekty znajdują się na terenach przyległych do szkoły, a korzystają z niego zarówno członkowie akademii, stowarzyszenia, czy uczniowie tych danych placówek. Dziękuję bardzo za wizytę, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę.